Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym, długo niewidzianym programie Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe. I zaczynamy. Dzień dobry Panie Wójcie. Dzień dobry, witam. Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Co to oznacza dla organu prowadzącego, jakim jest gmina Dygowo? Ja myślę, panie redaktorze, że zanim przejdziemy do sporu, to wykorzystajmy to, że dzisiaj mamy 8 marca i złóżmy życzenia naszym paniom. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji pań tego pięknego święta. A teraz wracając już do spraw takich przyziemnych. No rzeczywiście jest taka sytuacja, że nauczyciele weszli w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. No oczywiście jest to związane z tym, że na pewno wszyscy doskonale widzimy, co dzieje się w skali naszego kraju. Nauczyciele protestują, żądają po prostu podwyżek. Tak? Na dzień dzisiejszy to, co mogę tu powiedzieć z ramienia samorządu, my nasze stanowisko, wszystkich włodarzy wystosowaliśmy do pana premiera, przedstawiając je mniej więcej w taki sposób, że na dzień dzisiejszy jakakolwiek możliwość wsparcia nauczycieli, no nie wyobrażamy sobie, że byłaby w inny sposób niż poprzez budżet państwa, tak? Bo tutaj jak gdyby dzisiaj ten spór bardziej chyba toczy się między nauczycielami a ministerstwem. Samorząd jest tak gdzieś, powiedzmy, taki można powiedzieć pośrednikiem. Wiadomo, że to przez nas idą te środki, które są wypłacane przez potem dla nauczycieli, no ale to też wiąże się z tym, że tyle, ile gmina, powiedzmy, dostanie od ministerstwa, no to w tej dziedzinie może się poruszać. Nie wyobrażamy sobie chyba sytuacji takiej, w której no, rządzący powiedzą, ok, damy wam podwyżki, a po czym okaże się, że za tym nie pójdą czyny, tak? Ale tu warto zaznaczyć też jedną rzecz, że to tak do końca nie jest, że subwencje pokrywają jak gdyby w 100%. Mamy taką sytuację, że wydajemy na oświatę w gminie 8 milionów, a połowę praktycznie stanowi tylko subwencja. Oczywiście i tutaj mogę powiedzieć, że chyba jesteśmy jedną z nielicznych gmin w naszym rejonie, gdzie tak dużo środków wydaje się na oświatę. Ta subwencja starcza nam raptem na połowę. Oczywiście w związku z tym, że gmina jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, my też będziemy podejmowali działania, w których będziemy no, niestety musieli szukać oszczędności również w tej płaszczyźnie. Ale w nawiązaniu do tematu sporu, to tutaj myślę, że jest teraz ruch po stronie naszego rządu. Czy te podwyżki, czy te środki na podwyżki dla nauczycieli się znajdą, tego nie wiemy. Jeśli rząd znajdzie i przekaże je samorządom, no to oczywiście one do tych nauczycieli trafią, tak? Jeśli się okaże, że rządzący nie znajdą tych pieniędzy w budżecie państwa, no to na pewno samorząd gminny na dzień dzisiejszy z tym tematem sobie po prostu nie poradzi. Natomiast wydaje mi się, że tutaj gdzieś jak gdyby cały problem jest na linii ministerstwo, jednak nauczyciele i próbuje się gdzieś tak wciągać akurat w tym przypadku samorząd do tego. No jest to troszeczkę nieuczciwe, ale myślę też z drugiej strony, mając taką świadomość, bo przecież chociażby ostatnio dostaliśmy pismo od przewodniczącego Związku Nauczycieli, pana Broniarza, który no, mówi tam, że ten spór jak gdyby nie dotyczy relacji tutaj między nauczycielami a samorządem. Tam jest wprost jak gdyby wskazane, że oni oczekują tych działań ze strony minister finansów i ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, więc no mówię, czyli się będzie działo, to zobaczymy, czas pokaże, natomiast my będziemy się starali no, przygotować na tyle, na ile będzie to możliwe, żeby ta forma protestu, jakakolwiek by ona nie była, żeby nie odbijała się na naszych dzieciach i głęboko w to wierzę, że nauczycielom też na tym zależy, dyrektorom no i wójtowi również. Ja głęboko wierzę w to, że i zresztą w takim kierunku też rozmawiam, żeby nie było to kosztem maluchów.
Niedawno zakończony został cykl zebrań sołeckich, na których przedstawiał Pan kilka takich zasadniczych tematów istotnych. Wśród nich ustawa antywiatrakowa, te słynne 10H. Ten temat budził sporo takich emocji wśród mieszkańców, bo ono nie trzeba powiedzieć otwarcie. Utrudnia to życie gminie, ale przede wszystkim tak naprawdę mieszkańców, którzy planują jakąkolwiek budowę. Tak, no tak jak wspominałem, na zebraniach jest to bardzo ważne, dlatego też starałem się jak gdyby zachęcać mieszkańców do tego, żeby wykorzystać jeszcze tą furtkę, która jest, przypomnę, do końca czerwca i wiąże się z tym, że wójt może wydać decyzję o warunkach zabudowy na tych terenach, na których już od lipca będzie obowiązywała ta strefa oddziaływania. Jest to oczywiście kłopot, tak? Jest to oczywiście kłopot. Zostało nam to narzucone. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której no, te wiatraki już skomponowały się na stałe w tą naszą gminę. Musimy sobie radzić jakoś i próbować tam, gdzie się da, tak pomagać naszym mieszkańcom, bo to głównie o to chodzi, żeby maksymalnie minimalizować te skutki negatywne. To już mam na myśli takie chociażby, które dotyczą bezpośrednio zabudowy. Tak? Wiemy, że może być wiatraki nie są atrakcją, tak w cudzysłowie, dla osób, które szukają terenów pod zabudowę. Niemniej jednak, jeśli takie osoby się gdzieś tutaj pojawiają, to chcemy zrobić wszystko, żeby przynajmniej na etapie tutaj urzędu maksymalnie pomóc i jeśli ktoś chce tą zgodę uzyskać, to żeby mógł to zrobić. Patrząc na mapę oddziaływania wiatraków, widzimy takie, no, nazwijmy to takie zielone wyspy, które są jak gdyby, czyli okolice Czernina i okolice Piotrowic. Czy tam o warunki zabudowy będzie można wystąpić w każdym momencie? Tak, no, nie ma tych tak. ograniczeń. To będzie dotyczyło, te ograniczenia będą oczywiście dotyczyły tylko tych terenów, na których będzie oddziaływała ta strefa, czyli 10-krotna wysokość, 1,5 kilometra od wiatraka. Te strefy dokładnie są zresztą u Pana na portalu widoczne, które tereny gminy są tym objęte, które są wolne od tej strefy i rzeczywiście zgadzam się, że tych wolnych od tej strefy oddziaływania jest naprawdę, naprawdę dużo, no ale tak jak wspomniałem, wzięło się to stąd, że usytuowanie tych wiatraków jest takie troszeczkę, że tak powiem, po całej gminie porozrzucane, no i takie oto mamy dzisiaj konsekwencje. Tak. Do końca czerwca wójt może wydać warunki zabudowy w miejscach, gdzie są strefy oddziaływania. Tak. Później gmina zaczyna. Ja tylko dodam, że tak. Wójt musi do końca czerwca wydać i ta decyzja musi być prawomocna. Tak? Także tutaj nie czekamy do ostatniego dnia czerwca, bo uprawomocnienie się takiej decyzji to jest również 14 dni, więc musi być wydana na początku czerwca. A samo też przygotowanie projektu decyzji to też trwa czasami nawet i kilka tygodni, tak? Bo to idzie do urbanisty w Koszalinie, tak. Który musi projekt decyzji opracować. A co dalej? Dalej jesteśmy na etapie, już podjęliśmy... Mówimy w tym okresie tak, od czerwca. Tak. Po pierwszym, od 1 lipca wszystkie tereny, które w studium uwarunkowań są, jeśli tak można powiedzieć, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej, podjęliśmy, Rada Gminy podjęła uchwałę, że na tych obszarach przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego. W momencie, kiedy ten plan zostałby uchwalony, no, jakby wraca możliwość zabudowy tych terenów. Z tym, że oczywiście uchwalenie takiego planu to nie jest miesiąc czy dwa miesiące, jest to procedura, która bardzo często trwa, no, ponad rok, nawet śmiem twierdzić, że to będzie drugie półrocze 2020 roku, jak będziemy mogli uchwalić już te plany. O ile, bo to też jest bardzo ważne, nic od się czego po drodze... to zależy? Co będzie rzutem? Powiem tak może. O ile nic się nie zmieni w przepisach, bo jak wszyscy tutaj Państwo doskonale wiecie i Pan redaktor również, na jesieni mamy wybory parlamentarne i bardzo możliwe, że po tych wyborach będą jakieś zmiany. Może ich nie będzie, tak? Ale patrząc na to, co dzieje się gdzieś tutaj w naszym kraju, bardzo często do różnych zmian dochodzi, więc może jakieś przepisy ulegną zmianie. Jeśli
nic się nie zmieni, to wówczas uchwalenie tego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym wspomniałem wcześniej, po przejściu odpowiednich uzgodnień, bo ja tu przypomnę, że instytucji, które uzgadniamy, jest bardzo, bardzo dużo. Samo opracowanie, przygotowanie tego planu przez urbanistę to też jest okres ładnych kilku miesięcy, bo przypomnę, czyli że rozmawiamy... Praca nie jest de facto wykonywana tutaj stricte? Nie jest, absolutnie gminie, jest tak? To zlecane. Urbanista przygotowuje taki projekt, który będzie wyłożony, będzie uzgadniany i tak dalej, i tak dalej. I patrząc na zakres tego, bo jest to obszar przecież praktycznie całej gminy, poza tymi powiedzmy Zielonymi Wyspami, to przewiduję, że to będzie około półtora roku od dzisiaj, tak mniej więcej. Może będzie szybciej, ale nie chciałbym też, żeby była taka sytuacja, że mieszkańcy się nastawią, że to będzie powiedzmy od stycznia przyszłego roku, a okaże się, że będzie od września. Tak? Ciężko jest to też tak jakoś dokładnie określić, ale na pewno jest to procedura, która troszeczkę trwa. Zostawiamy temat, przechodzimy do dróg, bo starosta powiat kołobrzeski opublikował taką listę inwestycji, które będzie realizował i mamy drogę w Skoczowie do remontu. Ja bardzo się cieszę, że w końcu coś znalazło się na tej liście, bo tak ostatnie lata to gmina Dygowo była troszeczkę z boku. Na pewno złożyło się na to kilka czynników. Aktywność naszych radnych na pewno również jest jednym z nich. Natomiast powiem tak, cieszę się, że jak gdyby kolejna droga zostanie wyremontowana i będzie już o jedną drogę dziurawą mniej na terenie naszej gminy, ale myślę, że każdy chyba, kto nas ogląda, zgodzi się, że tych dziurawych dróg to jeszcze jest przed nami bardzo, bardzo, bardzo dużo. Niektóre stanowią własność gminy, niektóre stanowią własność powiatu. Będziemy starali się oczywiście w miarę możliwości w tych przypadkach, gdy to się uda, wspólnie z powiatem rozmawiać o tych inwestycjach. Tam, gdzie się uda znaleźć jakieś dofinansowanie, to próbować je pozyskać. A to przecież w dzisiejszych czasach też nie jest wcale takie łatwe. Mamy przykład chociażby ulicy Diamentowej, czy to tak jak gdyby z ostatniej chwili, powiem panu, składaliśmy wniosek do programu OSA. To są takie ośrodki sportowej aktywności, chyba to tak się nazywa. Chcieliśmy taką strefę rekreacyjną wybudować w Dygowie i we Wrzosowie. I okazało się, że nie dostaniemy tam dofinansowania. Tam dofinansowanie było w wysokości 50%, ale nie dostajemy je dlatego, że nasza gmina jest tą gminą, której dochód na mieszkańca jest zbyt wysoki. Czy jakbyśmy spojrzeli na nasze dzisiejsze dochody, to można było powiedzieć, że to się ma nijak do rzeczywistości, ale gdzieś te tematy z lat wcześniejszych na tyle nas wysoko w tym rankingu umieściły, że dzisiaj uzyskać dofinansowanie na między innymi tego typu inwestycje jest trudno. Ja cieszę się, że lada chwila pojawi się ten nowy program rządowy, gdzie mamy tak dużo przecież pieniędzy na budowę dróg lokalnych. Boję się tylko, żeby nie było tam takich kryteriów, które jak gdyby z automatu nie pozwolą nam z tego programu skorzystać, a nie są uzależnione dzisiaj tak do końca od nas, bo my możemy mieć wspaniały projekt, może nam być wszystko dograne jak najlepiej, ale gdzieś czynniki zewnętrzne mogą spowodować, że możemy się na tą pulę nie załapać. Dlatego jeśli taka możliwość pozyskania dofinansowania będzie, to będziemy starali się jak najwięcej tych dróg robić. I tutaj mogę też powiedzieć, że ostatnio rozmawiając z zarządem powiatu, ustaliliśmy sobie pewne jak gdyby działania na najbliższe 2 lata. Rozmawialiśmy o wielu tematach, bo przecież tych dróg powiatowych czy tych spraw powiatowych jest bardzo dużo na terenie naszej gminy. Rozmawialiśmy o ulicy Głównej, przecież to jest, można powiedzieć, główna ulica Dygowa, po której też jak chodniku się chodzi, to już widać, że ten remont był bardzo, bardzo dawno temu, oraz o kilku innych inwestycjach. Wspólnie z naszymi radnymi, którzy bardzo zabiegają o to, żeby do tej gminy Dygowo tych inwestycji trafiało jak najwięcej, które moglibyśmy wspólnie z powiatem realizować. Oczywiście w miarę możliwości i naszych, i również powiatu. No i zobaczymy, co tam czas nam przyniesie.
Bo na dzień dzisiejszy możemy tylko tyle powiedzieć, że cieszymy się z tego Skoczewa. Mam kiedy nadzieję, będą prace? Z tego, co się orientuję, to już na wiosnę mają ruszyć prace. Na odcinku tutaj mogę tylko zasygnalizować od skrzyżowania w kierunku Nierzyna do kostki betonowej, do tego bruku. Ten taki bardzo dziurawy odcinek asfaltu z poboczem będzie już wyremontowany i to już na pewno w jakiś sposób odciąży chociażby mieszkańców Skoczewa, którzy się tam poruszają. Więc to nas czeka na wiosnę. W międzyczasie będą również jakieś drobne tematy chodnikowe, o których też dowiedzieliśmy się z informacji u Pana na portalu. Tak. Wspomniał Pan właśnie Dygowa, ulica główna, kolejowa. Czy gmina ma jakąś w ogóle koncepcję na tę ulicę? Bo tak przyzwyczailiśmy się już do tego wyglądu. To znaczy oczywiście, że tak, ja nie ukrywam, że w mojej ocenie jest to taki, powiedzmy, no, główny ciąg komunikacyjny tutaj w Dygowie, no poza ulicą, poza drogą wojewódzką, czyli tą ulicą Kołobrzeską, która jest jak gdyby już w ramach innego projektu brana pod uwagę na przebudowę. Tu rozmawiamy o odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przynajmniej na etapie tym, powiedzmy, drogi, to do nowego asfaltu, który już został położony w zeszłym roku na ulicy Kolejowej, ale ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby ta przebudowa była kompleksowa i dzisiaj ktoś, kto na co dzień się porusza po Dygowie, już pewnie nie zwraca uwagi na rzeczy, które trochę nam już tu nie pasują. Tak? Mam tu na myśli chociażby słupy. Tak? Dzisiaj mamy słupy, linie napowietrzne, które trzeba skablować, tak? Bo uważam, że jakbyśmy robili taki remont, to ten remont już powinien, to po tym remoncie ta ulica powinna już, powiedzmy, przypominać taką, jaka powinna być w XXI wieku w takiej miejscowości jak Dygowo. Mam tu na myśli również oświetlenia, ciąg może pieszo-rowerowy i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj jest za wcześnie, żeby określać pewne rzeczy, natomiast mogę tylko powiedzieć, że takie rozmowy się rozpoczęły. Tak na koniec pozostańmy przy temacie dróg. Czy wiemy coś na temat remontu drogi wojewódzkiej, tematu ronda, a jednocześnie też no, naszego zabytku numer jeden, jak to się mówi? Tak, najważniejszego zabytku w naszej gminie. Na dzień dzisiejszy, tu muszę powiedzieć, że no, jest mi strasznie przykro, ale patrząc na to, jak działa ministerstwo, bo tam jest nasz wniosek o wykreślenie tego z rejestru zabytków, no to wiemy, że tak powiem, że niewiele wiemy, tak? Poza tym, że była pierwotnie wydana decyzja negatywna dla nas, czyli taka, która nie pozwala nam na wykreślenie tego, od której się odwołaliśmy i tak naprawdę cały czas czekamy na taką, powiedzmy, ostateczną decyzję. Ona oczywiście będzie wiążąca dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, bo w momencie, kiedy konserwator nie wyrazi zgody na to, żeby to rondo się tutaj znalazło, to po prostu to rondo się tutaj nie znajdzie, albo będziemy szukali jakichś innych rozwiązań, co oczywiście wpłynie znacząco na opóźnienie realizacji przynajmniej tego fragmentu tej drogi, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich jest już, no już nie chcę powiedzieć, że na ostatniej prostej, ale już naprawdę widać chyba metę w tych wszystkich sprawach formalnych. Głęboko w to wierzę, że w tym roku może uda się nawet przeprowadzić postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę, który przystąpiłby do tych prac. Ale jaki to będzie zakres tych prac, kiedy to nastąpi, no to dzisiaj znowu wiemy, że niewiele wiemy. To, co jest smutne w całej tej sytuacji, to, że rozmawialiśmy na temat tego ronda chyba z rok temu i w zasadzie przez ostatni rok, półtora, sprawa nie bardzo posunęła się do przodu. To oczywiście może zupełnie tak jest, bo to rondo w projekcie się znajduje. Tak, okej, okay, rondo mamy, bo ja o to rondo bardzo mocno zabiegałem, zresztą jak i o wiele innych tematów. Przypomnijmy tutaj o ścieżce rowerowej, lewoskręcie w Czerninie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych spraw takich ważnych dla naszych mieszkańców w samej dokumentacji i projektowej jest i ja już o to starałem się jak gdyby zadbać, żeby one tam się znalazły. To, co mogliśmy do tego wpisać.
Natomiast no, na pewne rzeczy do końca nie mamy wpływu. Zarząd Dróg Wojewódzkich, zanim przystąpi do ogłoszenia przetargu, no, musi mieć uzgodnione z konserwatorem zabytków, że on wyraża zgodę na taką inwestycję. Tak niestety to wszystko funkcjonuje w państwie prawa, więc na ten moment troszeczkę czekamy. Ale mogę tylko jakby powiedzieć, że to nie jest jedyna rzecz, na którą Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka. Tam są jeszcze różne inne uzgodnienia z RDOŚ-iem, więc tak, no, że powiem, nie blokujemy wszystkiego tylko my dzisiaj na ten moment, a w zasadzie Ministerstwo Kultury, bo tutaj mówię, te wszystkie dokumenty, które miały od nas wyjść z opiniami z Zarządu Dróg Wojewódzkich, z policji, z odpowiednimi ekspertyzami, to wszystko już w ministerstwie od roku jest. No i czeka na decyzję pani minister. Czekamy na decyzję pani minister i tak już zupełnie na koniec, lada moment przystępujemy do budowy PSZOK-u w Dygowie. Także skończy się temat zbiórek mobilnych i będziemy mieli też taki punkt na miarę tak, czasu. Tak, już bardzo się z tego powodu cieszę, bo rzeczywiście ten PSZOK, jak się pojawi, a w przyszłym tygodniu prawdopodobnie już podpiszemy umowę z wykonawcą, to pozwoli nam trochę też odciążyć nasz budżet, a przecież to, jak drogo nas kosztują śmieci, wiemy wszyscy, chociażby ostatnie podwyżki nam o tym przypomniały, tak? Więc mogę powiedzieć, że ta ostatnia zbiórka mobilna, która miała miejsce, ona się jeszcze nie skończyła, bo nie we wszystkich miejscowościach już się zakończyła, no ale to jest znowu ponad 100 tysięcy złotych za przeprowadzenie takiej jednej zbiórki. Mam nadzieję, że od czerwca PSZOK zacznie funkcjonować. Na pewno troszeczkę czasu upłynie, zanim mieszkańcy się jak gdyby przyzwyczają do tego funkcjonowania, ale myślę, że zmierza to w dobrym kierunku. I tak optymistycznie kończymy. Dziękuję za rozmowę, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.